Jarosław Kret wrócił do swojej eks-indyjska aktorka, straciłem dla niej głowę, foto. Jarosław Kret może pochwalić się dosyć burzliwym życiem uczuciowym. Dziennikarz w latach 1993-1996 był w związku malzeńskim z Edytą Mikolajczyk. Później spotykał się z Agatą Mlynarską, Małgorzata Kosturkiewicz, z która doczekał się syna Franciszka. I Beata Tadla. Relacja z dziennikarka rozpadła się jednak w 2018 roku. Pogodynek Tus po rozstaniu z Mikolajczyk znalazł pocieszenie w ramionach indyjskiej aktorki, Tanishkty Hatterie. Teraz okazuje się, że jego uczucia do bollywoodzkiej piękności odzyle. O swoich emocjach opowiedział w wywiadzie dla Twojego Imperium. W moim życiu jest taka wieczna milost, która mieszka w Indiach. Jest madra, piękna. Przede wszystkim ma piękne wnętrze. Stara milost nie rdzewieje, zdradził w rozmowie. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Kret przybliżył okoliczności, w których to poznał Hatterie. Okazało się, że piękność niemal natychmiast zawróciła mu w głowie. Pracowałem dla National Geographic, pojechałem do Indii zrobić reportaż o polskim reżyserze, który wystawiał tam ślub Gombrowicza i wtedy poznałem Tanishktę. Właśnie kończyła Delhijska Akademia Teatralna. Piękna, czarnooka, wybitnie wykształcona dziewczyna, zakochałem się w niej z miejsca. Nie sadziłem, że mogę mieć u niej szansę, a jednak odwzajemniła uczucie. Straciłem dla niej głowę. Zamieszkałem tam, żyłem bardzo intensywnie, dzielać czas między dwoma krajami, czytamy w Twoim Imperium. Po czasie ich związek się jednak rozpadł, a relacje trudno było utrzymać, żyjąc na dwóch różnych kontynentach. Para nie straciła jednak kontaktu, a Kret przyznał, że Tanishkta bardzo go wspierała, gdy chorował na depresję. Gdy chorowałem na depresję, a moje życie osobiste runęło, Tanishkta okazała mi ogromne wsparcie. Nagle okazało się, że ktoś, z kim dzielę mnie tysiące kilometrów, kogo nie widuję na co dzień, jest tak blisko mego serca i tak dobrze mnie rozumie, opowiadał. Pogodynek zdaje sobie jednak sprawę, że odległość jest pewna przeszkoda w ich relacji. Bowiem żadne z nich nie może zrezygnować z życia, które ma w swojej ojczyźnie. Kret podkreślił, że priorytetem jest dla nich wychowanie dzieci, oni nie ma zamiaru zostawiać syna Franciszka. A indyjska aktorka, córeczki. Prezenter nie przekreśla jednak nadziei na wspólna przyszłość. Ale kiedy dzieciaki dorosną, a to już niedługo, kto wie, może znajdziemy dla siebie gdzieś jakieś wspólne miejsce do życia, zastanawiał się w wywiadzie. Tanishkta Hatterie ma na koncie kilkanaście ról filmowych. Aktorka pojawiła się między innymi w Modlitwie o deszcz, Leon, Droga do domu, Anna Karenina czy Bridge Klane.